dobry. Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym vlogu. Dziś mamy poniedziałek 20, tak? Czy 19? 18 dziś mamy listopada. Miętowa woda do picia. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Witajcie. Poniedziałek, przerąbany poniedziałek. I normalnie dziś, słuchajcie, powinnam pracować. Ale w sobotę byłam w pracy. I mój szef, kochany, spojrzał na plan i mówi: Eddie, zostaniesz w poniedziałek w domu. A ja tak na niego: ha! W szoku byłam. A on mówi: no, zostaniesz w domu, ja przyjdę, bo ja mam minus godziny, ty masz dużo nadgodzin. I mówię: wow, jak fajnie. On mówi: no, ale poczekaj, poczekaj, może ktoś zachoruje, nie? I mówię: weź, nawet tak nie mów. No i dziś mam wolne dlatego. Ale wyobraźcie sobie, naprawdę ja was nie kłamię, ja wam przyrzekam. Przed chwilą dostałam wiadomość na grupę wspólnego. Kto może przyjść w środę do pracy, a ja mam w środę wolne jeszcze, wiecie? Bo ja miałam ogólnie planowo w tym tygodniu 2 dni wolnego, co byłam w szoku. I mówię: to jest niemożliwe, wow, Eddie, 2 dni wolnego, wow, wow. I dodatkowo jeszcze w poniedziałek mnie, wiecie, wykasował, usunął z planu, nie? Ja mówię: to się nie spełni, nie? I byłam tak szczęśliwa i mówię: w końcu, w końcu, w końcu. No ale już tam widziałam dzisiaj właśnie wiadomość, kto może przyjść w środę, a ja mam też w środę wolne. Tylko że ja się umówiłam, słuchajcie, na spotkanie, na randkę. Ja nie chcę iść do pracy. Tak to może bym napisała, że pójdę, ale... Słuchajcie... Jezu! Kicham ostatnio cały czas, ale nic mnie nie bierze, żadna choroba ani nic, po prostu kicham. Trzeba dużo kurzu tu, że sprzątałam. I kupiłam sobie, zamówiłam sobie w ogóle kolczyki i mi przyszło to zamówienie piękne z czerwienią na święta, wiecie, bo nie mam nic z czerwienią i mówię: chcę mieć, nie, na święta jakieś coś z czerwienią. I zamówiłam te i jeszcze takie liście, a nie, gdzie ja je rzuciłam, bo ja je przymierzyłam ostatnio, a tu są, piękne są te liście, te liście są śliczne. Bardzo ładnie to wygląda, wiecie. I chciałam coś właśnie z czerwienią, bo mówię, kupiłam sobie taką spódniczkę na szelkach, trochę za duża, kurde, ale dobra, będę jakoś to musiała, nie wiem, może paskiem to zwiążę, coś tam wymyślę. I mówię: muszę sobie kupić czerwone kolczyki, bo jakbym założyła białą koszulę do tej spódniczki na czerwony, to czerwonej spódniczki na takich szelkach, to jakąś białą koszulę pod spód i do tego czerwone kolczyki, to będzie cudnie. Dlatego te kolczyki zamówiłam. Zamówiłam sobie płaszcz, słuchajcie, taki ze skóry z futrem. Tylko że on jest zimny, on jest, wiecie, on nie jest ocieplany ani nic. I on ładnie wygląda, nawet zbyt ładnie, bardzo, bardzo elegancko. Ale on nie grzeje, więc on nie jest, wiecie, jakiś praktyczny. Ale dobra, mówię, ciul tam, nie? Będę nosić chociażby, wiecie, jakiegoś ładnego zdjęcia, czy tak się przejść. No i wiosną, późną wiosną, wczesną. Wczesną wiosną i taką ciepłą jesienią też go można nosić, ale na pewno nie teraz, jak mamy 2 stopnie, bo to piździ tak, że hej. No i stwierdziłam, że dobra, tam można jeszcze pod spód jakąś ciepłą bluzkę założyć, czy bluzę nawet. To przejść się z auta do sklepu, to tam można, nie? Ale tak, żeby jechać na przykład na jarmark świąteczny i założyć taki płaszczyk, to będzie trochę zimno. Ale dobra. Zamówiłam, bo mi się bardzo podobał i pasuje, wszystko ładnie wygląda, ale mówię, nie grzeje on, także on jest raczej taki, jakby to powiedzieć, wyglądający, ale nie praktykujący. No, nie na te pogody, o, nie na zimę. Ale myślę, czy sobie nie zamówić takiego kożuszka, teraz są modne takie kurtki białe, z takimi białymi dodatkami kożuszka, też z futerkami. Zobaczę jeszcze, popatrzę, co tam mają ciekawego. No i ten, i zamówiłam sobie właśnie te 2 sukienko, spódniczki, one są na szelkach. No i jedną piękną bluzkę z wycięciem, dekoltem na piersi. Tutaj jest jako golfik, tu jest wycięcie na pierś, tak sexy. Ej,
to jest mniejsze niż na osobę szczupłą. Dobra, dajmy na to, to jest na osobę szczupłą tak 40, 42 max. Takie coś mi przyszło, a zamówiłam 46. Nie wiem, co to się stało. I ja to założyłam, to ja to mam po prostu do pępka, nie? No, także fajnie, nie? Można się wystroić i iść. Wyglądam jak larwa. Nie dość, że tutaj fałdki mi wychodzą, to jeszcze takie krótkie i to brzuch w ogóle na wierzchu i ja pierdzielę. Nawet jak mam spodnie założone, to mówię wam, wygląda jak bolerko u mnie. No ale muszę zamówić jeszcze raz. No i teraz się szykuję, bo mam wolne i słuchajcie, jadę do mojej przyjaciółki dzisiaj. Bo miałam ostatnio... W ogóle ja nie vlogowałam teraz 3 dni, bo chciałam wszystkie vlogi pododawać, jakie miałam. Dlatego, że wiecie, idzie też w grudzień i ja nie chcę mieć jakoś bardzo dużo vlogów do dodawania i potem się na przykład nie wyrobię i mówię, dobra, to teraz zrobię przerwę. I zrobiłam 3-dniową chyba przerwę, nie nagrywałam nic. Poza tym czułam się naprawdę paskudnie, psychicznie i fizycznie. Dostałam okres, ten dzień po, jak dodałam ostatniego vloga, że cycki mnie bolą, czy coś tam było, nie? Potem dostałam właśnie okres i przez pierwszy dzień był super, czułam się normalnie, jakbym tego okresu nie miała. Bolał mnie strasznie brzuch, okej, ale psychicznie super. A w drugi dzień, mówię, ja pierdzielę, zaraz mnie coś szczyści, nie? Po prostu wszystko mi przeszkadzało, byłam agresywna, sama do siebie nawet. W domu mnie wszystko denerwowało, wszystko mi z rąk leciało, taki dzień, że po prostu myślałam, że mnie rozszczęsie. A wczoraj to znów miałam dzień płaczkowy, przedwczoraj, czy wczoraj. Oglądałam filmy romantyczne, na których ryczałam, dobijałam się wręcz. No, mówię wam, cyrk. W ogóle to zrobiłam też nowe paznokcie, bo tamte już mi odrosły. Po prostu spiłowałam te niebieskie i położyłam żel. I taką właśnie czerwień coś zrobiłam. Już mam je też 5 dzień czy 4 dzień. Wy nie widziałyście, no bo jak mówię, ja nie dodawałam, nie kręciłam vlogów, tylko przerabiałam to, co miałam, żeby wam pododawać i teraz lecę na bieżąco. Więc ten zobaczycie kiedy? Pojutrze, tak? No. Bo musiałam, bo wiecie, za 2 tygodnie vlogmas, to też nie mogę ponagrywać teraz, nie wiem, 10 filmów. I co ja potem z tym zrobię, nie? Nie wiem, jak ten vlogmas będzie wyglądał. To wszystko zależy, powiem wam, od pracy i od tego, jak ja się też będę czuła. No, ale dobra, dziś jest poniedziałek, dziś jest lepiej. Teraz się szykuję i mówię, jadę do Cindy. Ona pracuje tylko do 10 dzisiaj, bo ona ma dziś palety. Jutro też ma wolne, pojutrze też ma wolne. Więc mówię, ja przyjadę po ciebie i pojedziemy do domu razem. Bo ją w ogóle musi teraz Gregor przywozić do pracy, bo coś tam z autem on robi jej w tym czasie, jak ona jest w pracy. I ja mówię, to niech on nie przyjeżdża, ja cię zawiozę, pojedziemy moim. Ona się zawsze bardzo śmieje, jak jedziemy moim Peugeotem. Ale nie, że ze mnie śmieje, tylko my tak jedziemy, jak wiecie, posradę tym autem, nie? Żeby to nie rąbło, bo on nie jest, wiecie, w stabilnym stanie takim na tyle. Znaczy jest, no jeździć można, ale trzeba ostrożnie jeździć, nie za szybko. I ten... No, żeśmy się śmiały, że pojedziemy razem Peugeotem. I co chciałam mówić? I ten. No i zawiozę ją i mówię, posiedzimy, poszukamy znów samochodów. A w ogóle to chyba ostatnio wam mówiłam, że jadę oglądać auto, nie? Była taka opcja. No, taka byłam podjarana, wzięłam wszystkie pieniądze, jeszcze poszłam do banku dobrać, bo to nie była ta cena, którą miałam w domu. Dobrałam pieniądze. Pojechałam i auto... Dziwna akcja w ogóle, auto samo w sobie nie było na przykład aż tak zepsute, nie? Żeby tam było trzeba dużo naprawiać, tam byłoby trzeba naprawić na pewno jakieś tam były te rdzy delikatne i coś tam było, że no tam mi Gregor powiedział wtedy, to mąż Cindy jest, że tak do stówki się zmieszczę, żeby to ponaprawiać. Okej, wszystko fajnie, pięknie, ale ten koleś w ogóle nie przyszedł na spotkanie, dał klucze jakiemuś kolesiowi, gdzie były przeglądy. Ja mówię, to co oni mu ten przegląd wrąbali po znajomości, teraz kto wie, czy to auto jest na chodzie, czy nie, nie? To już na początku było dla mnie takie, creepy. No ale on w ogóle nie przyszedł, nie odpisywał, po obejrzeniu tego auta nawet nie było żadnych dokumentów, wiecie, do sprawdzenia, czy to auto jest zameldowane na niego i tak dalej, nic nie zostawił w tych w szufeczkach, tylko zostawił od jakiegoś kolesia tam klucze,
Ja te klucze przez przypadek zaszperowałam w samochodzie, wysiadając, i to auto chodziło, bo myśmy sprawdzali właśnie ten silnik. Jakoś to się stało, co też może był znak, nie wiem, że ja to auto zaszperowałam, nie? Ja mówię, no mamy przejebane. Jak my teraz to auto otworzymy? Bo tam było tak dziwnie, że otwieraj. Dobra, nieważne, ta historia jest nieważna, chodzi o to, że on przyniósł nagle drugi kluczyk po 5 minutach, a ktoś, kto zostawia po znajomości auto z kluczykiem, nie ma dwóch kluczyków nagle gdzieś w szufladzie. Mówię wam, tam jakieś coś tam śmierdziało, nie? No i potem żeśmy chcieli, wiecie, handlować, bo ta cena była bardzo wysoka i też właśnie Gregor powiedział, nie, za tą cenę za cholerę, nie, nie? Bo tam były, wiecie, i trzeba byłoby nowe opony kupić, on powiedział, że nowe opony, wcale nie, bo były zjechane te tylnie zimówki. Potem było, że coś tam jest, a Gregor mówi, że to auto jest po wypadku właśnie, aha, on napisał, że bezwypadkowe, było po wypadkowe, bo drzwi się ze sobą nie zgadzały, były niższe. Były takie, wiecie, rzeczy do przegadania, żeby zejść z ceny, nie? Bo za tą cenę też sam Gregor powiedział, no za cholerę, nie, nie? Nie tyle pieniędzy. Ale ten koleś w ogóle tam nie był, nie można było z nim nawet rozmawiać, więc ja mówię, jaki bezsens, to po cholerę on sprzedaje auto, jak on nie przychodzi. Potem usunął nasz czat, jak żeśmy pojechali do domu i żeśmy powiedzieli temu kolesiowi drugiemu, że chcemy porozmawiać, to on usunął nasz czat w ogóle, nie? No i nie kupiłam tego auta. Po prostu ino czas znowu zmarnowany, nie? No i dzisiaj jadę do Cindy i będziemy szukać samochodów sobie i gadać sobie, bo ja potrzebuję pogadać, ona też. Mamy obydwie trochę taki cięższy czas ostatnio. Znaczy czas, to też tak nie można powiedzieć, że to jest czas, bo to są tylko 2-3 dni ostatnie, co nas tak jakoś dobiły, nie wiem. Ta pełnia teraz była ponoć jakaś ostra i może to przez tą pełnię. Mi się w ogóle śniło przedwczoraj chyba, czy wczoraj, czy w ten dzień, co ta pełnia miała być, czy była, i ja mam krzywe te brwi. Ja nie umiem luźno mieć głowy. Bez mimiki. Śniło mi się, że miałam urodziny. Mama mówi, ja mam do ciebie niespodziankę, ja mam niespodziankę. Ja mówię, jaką niespodziankę? I ona mówi, to idź tam za róg i zobacz, to wszystko tam jest. Nie, ja wychodzę, a tam moje rodzeństwo. Wszyscy byli. Sławek, Robert i moja siostra z Polski. A to jest w ogóle moje marzenie, żeby się spotkać wszyscy w czwórkę razem, chociaż jeszcze raz w życiu. Wiecie, o co chodzi? A ciężko jest to zorganizować, nie? I ten... No i oni tam stali z boku. Ja mówię, nie, nie wytrzymam, Boże! I żeśmy byli razem. A potem powychodziły mi nagle na ciele jakieś w ogóle, wszędzie na całym ciele chrosty zielone z jakimś płynem w środku. I ja mówię do mamy, Boże, ja nie umiem buta włożyć, bo to jest tak wielkie, jakiś taki wielki w ogóle glonojad na nodze, nie? I potem mi się to zaczęło nagle wchłaniać w moje ciało. Ja mówię, co za sen, co za... porąbany sen. No ale dobra. Mówię, ta pełnia, może coś to jest z tą pełnią, nie tak. No i a propos w ogóle, ej, piszę z takim kolesiem ostatnio, no wygląda dość tak dla mnie, mój typ faceta, nie? Dość tak bardzo pisze kulturalnie i dojrzale, co nie chcę się, wiecie, mylić, dlatego nie chcę mówić za długo i za głośno, ale tak czy siak umówiliśmy się na spotkanie w tym tygodniu, nie wiem, we wtorek on ma jakiś termin po pracy i mówi, że nie wie, jak długo mu to pociągnie, czy może jakby było za długo, czy możemy przełożyć. Ja mówię, nie, to my już zostawmy ten wtorek, bo ja nie chcę czekać na wiadomość, ja też potrzebuję być pewna, bo ja się chcę na spokojnie szykować, a nie tam czekać, czy on przyjdzie, czy nie. Ja mówię, to zróbmy środa albo czwartek, nie? No i tak powiem wam, nie wiem, mam mieszane uczucia, bo nie wiem z jednej strony, czy ja w ogóle chcę, z drugiej strony, nie wiem, po prostu powiem wam, nie wiem. Też nie pisaliśmy jakoś bardzo dużo, nie chce mi się już z tymi kolesiami pisać i opisywać, bo jak i tak potem nic nie ma, to po co ktoś ma tak dużo o mnie wiedzieć, wiecie, o co chodzi? I nie piszemy jakoś o sobie dużo, wolimy to, ja mu powiedziałam, lepiej to na żywo obgadać, jak się sobie, wiecie, jak się ogarniemy i nam się spodoba obydwie osoby, to się wtedy rozmawia na żywo o takich rzeczach, a nie pisać, jak to się mówi, obcym, nie? Bo to są obce osoby, wszystko już na swój temat, po cholerę, a co go to obchodzi, nie? Z jednej strony. Ja już też mam nauczkę, że jak ja potem pisałam tym wszystkim kolesiom tak trochę więcej o sobie, na przykład jak jestem długo sama, dlaczego nie jestem w związku, albo dlaczego oni nie są w związku, co przeszli, co nie przeszli, to się i tak na końcu nie udawało, to po cholerę to pisać takim ludziom. Powiedziałam już teraz, nie, nie chcę tak robić, już starczy.
więc teraz zobaczymy tutaj. Nie wiem, mam, powiem wam, mieszane uczucia, nie wiem co myśleć, nie wiem też co będzie oczywiście. Różne mam uczucia co do tego, wiecie? Bo z jednej strony nie chciała mi się jakoś teraz randek. Jeżeli to nic tam tego nie będzie, nie, to ja też już się chyba w tym roku, może w przyszłym roku na wiosnę tam z kimś znów ten, ale jak na ten moment nie chcę. Pisze tam sporo do mnie kolesi, wiecie, ale nie czuję tego jakoś, żeby to było coś wyjątkowego, albo mi się w ogóle nie podobają, jakoś tak dziwnie się pisze, nie wiem, mi to już wszystko jest zbyt takie denerwujące. No, mówię wam, porąbane czasy nadeszły. A jeden koleś jak wyszczelił, kuźwa, zaczął opowiadać, ja już mówię, ej, niedługo to ty mi, człowieku, w godzinę całe twoje życie opowiesz. Ja mówię, już koniec, nie? Już starczy, ej, on dalej. I jeszcze zarzuty jakieś, że no, bo kobiety w tych czasach to i jechał tam, nie? Jakiś taki... Ja mówię, słuchaj, no nie każdy jest taki sam. Ja też mogę powiedzieć o facetach, że tacy, ale nie każdy jest taki sam. Też trzeba dać szansę na poznanie każdego człowieka, bo niektórzy są naprawdę w porządku na tych portalach. To nie jest też tak, że wszyscy są tacy, nie? Ja też już wyciągam niektóre wnioski i różne tam szkoły, nie? Że tak powiem, z tego wszystkiego. No ale kurde, ten to mi już wszystko opisywał, on się chce spotkać, on to, halo, my piszemy dopiero 20 minut, człowieku, ja już wszystko o tobie wiem, spokojnie, i mi się to nie spodobało i już nie odpisałam, ale ja tylko, aha, okej, a to dlaczego, ja nie zdążyłam zdania, już następna wiadomość, nie, i już następna, ja mówię, ej, poczekaj, ile ty jesteś po rozstaniu? No 5 miesięcy. Wie, człowieku, ty jeszcze potrzebujesz kawał czasu dla siebie, ja po 3-4 miesiącach byłam w tym samym miejscu co ty. Myślałam, że każdy jest dobry, otwarta i chciałam kogoś poznać. To nie, to tak nie działa. Nie, ty mnie nie znasz, ja jestem już całkiem inny, ja jestem dojrzały. Ja mówię, ile ty masz lat? 31. Ja mówię, to nie jesteś wcale dojrzały, musisz coś jeszcze... Ja już dużo przeżyłam w swoim życiu, ja już dużo widziałem, ja już dużo wiem. Ja mówię, okej, ale człowiek się uczy całe życie. Ja nie zdążyłam, wiecie, napisać zdania, a on już następna wiadomość, a potem na końcu... mam nadzieję, że ty mi wszystko osobiście opowiesz o sobie, bo ty nic nie mówisz, ty nic nie mówisz. Ja sobie myślę, no bo właśnie się tego nauczyłam, żeby za dużo nie gadać, a ty gadasz i piszesz i nie ma końca. Ja mówię, ja muszę iść spać, a jutro idę do pracy. To było, wiecie, w piątek chyba, czy w, no, w piątek. Ja pierdzielę, koleś. Spokojnie. Wszystko ładnie, pięknie, że jest otwarty i wiecie, ufa. Dobrze, że to ja byłam, a nie jakaś inna menda, bo by już, nie wiem, albo by go zablokowała i usunęła, albo ktoś by go wykorzystał i wiecie, zrobił z niego debila i... No nie wiem, różni są ludzie. Ja ci kręcę, mówię wam. No, jestem gotowa, nie chcę mi się jakoś bardzo dziś malować, tylko podkładzik, bronzer, styknie. Także takie to są cyrki właśnie z tymi wszystkimi chłopami, na tych randkach, ludźmi. Albo ej, najlepsze są te opisy, nie? To u każdego to samo. No, ty musisz... to ze mnie wyciągnąć, na przykład, nie, tam opis pod tymi randkami, to ty musisz to ze mnie wyciągnąć, nie? Albo szczery, lojalny, wierny, a resztę to sama musisz poznać, nie? To też co drugi koleś ma na opisie. Albo na przykład też był taki dobry tekst. Ostatnio też to na Instagramie widziałam, te opisy z Tindera albo z datingów. Ktoś to też miał fajne. Aha, bądź osobą, która będzie powodem, bym tą aplikację usunął. To też ma co drugi, trzeci koleś na opisie w ogóle. Jak ja to czytam, to już nawet nie, ani nie daję lajka, ani nie odpisuję, ani nie, ja nie oddaję lajka, bo oni wszyscy tak mają, a oni wszyscy są identyczni, bo ja już to wszystko przeszłam, ja już to wszystko, wiecie, ja już pisałam, ja już to wiem. O Boże, ale człowiek musiał widzieć swoje przejść, żeby się też teraz na przykład to wiedzieć, nie? A nie na przykład
na nowo być naiwnym i wierzyć w takie bzdety niektóre, to jest masakra, nie? Tak to bywa, no. Wczoraj myłam głowę, ale tutaj zawsze mam przetłuszczone, ja nie wiem jak ja to robię. Aha, kupiłam sobie, słuchajcie, nowy klej do rzęs, do tych bondingowych. Oglądałam ostatnio Karolinkę na YouTubie, Karolina TV, Karola TV. Karolinka, nie wiem czy znacie, ale ona robi też bardzo dużo vlogów, ale też filmiki jakieś tam beauty czasem, albo zakupy robi, nie? Czy tam hole. Bardzo fajna, ja lubię tą dziewczynę. Już od lat ją oglądam, ale nie mówię, że codziennie czy coś, no wiecie, jak widzę, że wskoczy. I ostatnio ona mówiła właśnie, jak robi te rzęsy, te same co ja. I ona mówi, że kupiła sobie w Rossmanie ten klej bondingowy. Ja mówię, a u nas nie ma, nie? No wiadomo, w Polsce jest co innego niż w Niemczech. Dupa, prawda, bo w sobotę poszłam sobie do Rossmana kupić właśnie kredki do brwi. Są zajebiste, polecam wam, jeżeli mieszkacie za granicą i macie tą markę. To jest te Rival The Loop i one są dość tanie, bo 2,49. O! I to są te kredki do brwi. One bardzo fajne są, naprawdę. One są takie grubsze, tu mają taką szczoteczkę, a tutaj mają po prostu takie, wiecie, wykręcane. O! Polecam wam, naprawdę bardzo fajne do brwi, mięciutkie, bardzo ładnie te brwi ten. No i mówię, zobaczyć czy ten klej jest, ej, i był, tylko że ona zapłaciła za niego w Polsce, mówi, że 20 zł, a ja zapłaciłam tu 15 euro. Ale mówię, wezmę na próbę, może będzie długo mi służył i go wzięłam. To jest ten klej do tych rzęsek. No jestem bardzo ciekawa, teraz mam rzęsy na nim zrobione, więc zobaczymy jak tam, one się i tak, wiecie, trzymają tylko tydzień maksymalnie, bo to są rzęsy przyklejane od spodu na ten i na tydzień jest ok. I tak to mi ułatwia sprawę, że na tydzień, a nie muszę codziennie kleić całe paseczki, tylko że mi się też już te rzęsy kończą, muszę zamówić nowe, ale nie, że mi się kończą te, bo ja mam pełno rzęs jeszcze od Kasiuni mojej, co dostałam w paczce, mam pełno, tylko że te krótsze. Nie chcę już tych bardzo długich, tylko właśnie te króciutkie, co teraz mam. One bardzo ładnie, naturalnie wyglądają. Ja mam tylko jedną, chyba 14 tu z boku, resztę mam 12, więc bardzo króciutkie. A tamte wszystkie są 16, co zawsze na całe oko przyklejałam. I to mi było, wiecie, takie jebitne, takie duże. Teraz to wygląda naprawdę ładnie i tak naturalniej. No i właśnie muszę je zamówić, te. Tylko muszę znaleźć. One były tanie, bo one tam w naszej inie po 3 euro. Także grzech nie kupić. Kupię znowu z 5 paczek, to będę miała znów na całe pół roku. No. W ogóle zobaczcie, jaką mam piękną kulę. I to jest, słuchajcie, księżyc, nie? To jest księżyc. I on ma białe światło i żółte światło. I jak się przy nim pięknie śpi. Patrzycie, jak dacie sobie tu na okno blisko, pan Kleo śpi przy lampie solnej. Ona jest też czadowa. Czekajcie, mam za ciemne usta. Jak ona, jak sobie leżysz wieczorem, patrzysz w tą kulę, to normalnie czujesz się, jakbyś patrzała w księżyc, nie? Naprawdę. Zajebisty. Ostatnio się mnie pytałyście o konturówki. Moje konturówki są różne i ta z Catrice już nie istnieje, bo ją szukałam teraz w sobotę, nie ma jej, oni już jej nie produkują, chyba nie chcą, nie wiem, ale polecam wam z firmy Essence, bardzo fajne konturówki, bardzo mięciutkie i się ładnie trzymają, a jak zrobicie tak jak ja teraz, gdzie macie konturówkę na ustach, ja ją wypełniam całe usta, to nie jest tak, że ja tylko kontur robię i robię szminki, ja szminek w ogóle nie używam, tylko konturówki i jak zrobicie tak jak ja, wypełnijcie całe usta delikatnie i delikatnie fluidem przy, bo ja nie lubię ich bardzo ciemnych, ja lubię jaśniejsze, takie nude. I dacie na to puder, to uwierzcie mi, one dużo, bardzo dużo wytrzymają. Ja piję, ja jem, to okej, ja nie mówię, że ona się nie zjada, ona się też zjada, ale ja mam jeszcze, powiem wam, no widać ją naprawdę długo, w pracy jak jestem i w ogóle mało jem i wiecie, dużo nie piję, tylko wodę tak o... To ja mam cały dzień praktycznie tą konturówkę, jak tak zrobię, że właśnie fluidem ją jeszcze przywalę i teraz tym pudrem, mega, 25 minut, super, to będzie chyba tylko filmik dzisiejszy z makijażu i z pogadanki. Także powiem wam, że naprawdę bardzo fajna konturówka. Pokazałam ją wam czy nie?
kuźwa, ja już się też gubię, nie? Ale bardzo fajna. O kolorku już Wam mówię. Kolor Cashion Talk. Ej, mój angielski. Tu macie kolorek. Ona się prezentuje tak. Essence. Ona też nie jest droga. Pamiętajmy o tym, że super ma cenę. Ona kosztuje jakieś... Nie chcę teraz skłamać. Maksymalnie 2,49, ale wydaje mi się, że ona była po euro 79. Jezus, teraz ja nie mam paragonu. Nie wiem. I tak samo ten puder z tej firmy, nie? Też Wam polecam. Naprawdę jest super. To jest sypki puder. Właśnie możecie sobie baking nim robić, możecie dużo nim robić i jest zajebisty, zaczepisty. Naprawdę. No, to ja się teraz idę ubrać, ale to na luźno. Bluza tylko. Bluza, spodnie i ten... Bluza, spodnie i tyle. Ja się dzisiaj nie odczytam, bo ja jadę chillować do Cindy, a nie tam, wiecie, na zakupy albo łazić gdzieś czy coś. I kurtkę zimową i to jest wszystko. Dzisiaj nic nie robię, też powiedziałam sobie, nie sprzątam. Pranie sobie wczoraj specjalnie tylko zrobiłam, już w suszarce jest, żeby miała do pracy od jutra, a jutro będę sprzątać po pracy, jak wrócę. Dzisiaj nie wiem. No chyba, że jak wrócę, to trochę tak ogarnę. Ale to tylko mówię, ogarnę i uciekam. Nie sprzątam. Muszę trochę pauzę sobie zrobić, bo mi psycha siada ostatnio coś. Znaczy nie, że siada, tylko miałam gorszy czas, ale to też przez okres, a jak ja mam okres, to tak bywa, że mam takie dni gorsze. Już od dzisiaj na przykład lepiej, bo to też czuję po sobie, ale te ostatnie 3 dni były chujowe. Nie chciało mi się nic, nawet YouTube'ów, w ogóle obżarłam się też ciastkami, mam wyrzuty sumienia, ja zjadłam jedną paczkę chipsów, mimo że chipsów nie lubię, po co to jadłam, to nie wiem, ale dobra, te chipsy jadłam przez 3 dni, ale czekoladę całą wpierdzieliłam prawie na raz, dajmy na to pół czekolady. I nie mówię tu tego po to, żebyście mi teraz pisali, ale Edzia to i to, ty dieta, ja mówię, jak miałam się teraz ostatnie 3 dni, a nie, że muszę to, nie wiem, teraz spalić. Wiem, muszę to spalić i od dzisiaj już jest luzik, nie jem nic słodkiego. Chociaż mam jeszcze tam czekoladę. Trochę jeszcze mi zostało, taki ten jeden ten gniotek, ale żeby mnie to nie kusiło, to zarachowam. Ale nie chcę jeść, bo wiecie, muszę się trzymać, bo powiedziałam, na przyszłą wiosnę, lato, wszystko mam stracone. Te kilogramy, które przybrałam, a może nawet więcej, więc nie. Dobra, idę się ubierać i ruszam. Mamy już 28 minut vloga, więc tak naprawdę chyba już vlogować nie będę, tylko taka to była pogadanka. No ale może jeszcze się tylko przyjadę pożegnać, jak wrócę, czy się nastawiłam psychicznie lepiej, czy nie. Chciałam sobie też dzisiaj zrobić ciało bronzerem, golić sobie nogi i zrobić sobie laser. Nie, potrzebuję rozmowy z przyjaciółką, ponarzekać, pogadać i nabrać energii. Ale pokażę Wam Kleo. No normalnie ona jest taka kochana. Patrzcie. A wiecie dlaczego ona lubi? Bo ta lampa jest ciepła. Ona wytwarza ciepło. No i jej tu jest bardzo przy tej lampie dobrze. Ona jest cieplutka. No... Przyjemnie się tu leży, prawda? Ty lubisz ten koszyczek strasznie. Może ci tam kocyk dam, ale wtedy nie wejdziesz. Ona właśnie nie lubi. Ja jej kiedyś tak zrobiłam, że ja jej chciałam polepszyć. I mówię, zrobię jej kocyk, dam jej do środka, tak miło zrobię. Ani razu nie weszła. Jak wszystko wyciągłam, to znów weszła. Nie, ona nie chce nic. Ona chce tak, jak jest. A to jest mój księżyc, słuchajcie. To jest mój księżyc. On się świeci. I tutaj, o tutaj, można dać biały liść. Czekajcie, biały, tak jak na niebie nieraz naprawdę jest. Tu jest żółty, a tu się wyłącza. No, lubię, bardzo ładnie tu wygląda. Ślicznie, naprawdę, jak się na to tak patrzy, na stoliku. Aha, jeszcze Wam tylko pokażę. Zamówiłam sobie wszystkie kadzidła, nie? I one mi przyszły. I to są te zapaszki, zapaszki z podpaszki. I to są te zapaszki, słuchajcie, cynamon, arbuz. Patrzcie. To jest ten cynamon. Pięknie pachnie cynamonem. To jest pomarańcza. Pięknie pachnie pomarańcza. Lemon. Ja już wszystkie wąchałam, a paliłam cynamon, pomarańcze i lemon paliłam. I wanilię paliłam.
To jest wanilia. To jest jabłko. Też bardzo fajne. Super pachną. To jest arbuz i to nie wiem, patchouli, a to jest mięta. Po prostu mięta. Mięta pewnie z czymś, ale pachnie miętą. I kupiłam sobie jeszcze 3 takie podstawki. To na temu zamawiałam, słuchajcie. A dla sąsiada kupiłam takiego Japonka. Tutaj siedzi z tyłu ten mały Buda i on go trzyma. Tylko nie wiem, dlaczego to jest takie krótkie. Ja myślałam, że to będzie długie. A to takie krótkie przyszło. Ale to było dla niego. I to jedno też jest dla niego, bo mu się złamało, to mu dam w prezencie. A ja mam też 2 i już jest tutaj jedno, a drugie na oknie. Kochani, uciekam, jadę. Jak przyjadę, to się do Was odezwę może jeszcze. Halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Kochani, ja przychodzę się pożegnać tak naprawdę. Przyjechałam o 18. Posprzątałam troszkę w domu, poukładałam sobie pranko. No chodź. Chodź. I właśnie idę się kąpać i szykować do pracy. Więc to będzie dziś taki właśnie gadany vlog przy makijażu z pożegnaniem z moją kochaną Cleo. I tak, kochani, no muszę niestety już uciekać, bo jutro o 4:00 pobudka do pracy, 4:40. Także dlatego taki to dzisiejszy będzie vlożek króciutki. Ale myślę, że odezwę się do Was jeszcze jutro też. Coś tam powlogujemy, prawda? Cleo, powlogujemy jutro też, czy nie? Czy może jutro nie? Nie no, powlogujemy. Teraz miałam prawie 4 dni przerwy. Jesteśmy na bieżąco, tak? Przepraszam. Jesteśmy na bieżąco już teraz z tymi filmami. Nie będę tak, wiecie, nagrywać codziennie, żeby jednak bardziej na bieżąco je dodawać do grudnia. I tak, moi drodzy. Kleusia, w czwartek ma podobno padać śnieg. Wiesz? No. W czwartek ma podobno padać śnieg i ma być -1. Ale już później od piątku ma być plus, a w przyszłym tygodniu +10 i nawet słonko. Także będzie przyjemniej. Zobaczymy. No, w przyszłym tygodniu jest już mój urlop, także będziemy się też zajmować przygotowywaniem do pierwszego adwentu. Muszę kupić też sobie, słuchajcie, ten kranc adwentowy ze świecami. Muszę sobie zobaczyć. U nas w Pennem już są, ale czekam na więcej dostaw, żeby sobie jakiś ładny wybrać, bo na razie są takie poprzebierane i takie, wiecie, ale myślę, że będzie dobrze. Może jutro, pojutrze sobie właśnie przy końcu tego tygodnia jakiś ładny zakupię, żeby też nie były później wszystkie, słuchajcie, wykupione. No, także kochani, będę kończyć, uciekam się kąpać, czas mnie goni i idziemy sobie spać, prawda? Kochanie moje, idziemy sobie spać, także żegnamy się. Pomachaj widzkom tutaj, pomachaj widzkom ładnie. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. O, 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 właśnie. Pa, pa. No. Także, kochani, śpijcie dobrze, odpoczywajcie, dbajcie o siebie. Bądźcie zdrowi. Tego Wam życzę. I do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. Dobranoc. Pa, pa.